Na kanale dużo pojawiło się już kwestii związanych z kuchnią regionalną, ale chciałem też wrócić do tej kuchni szlacheckiej, do świąt, do szlacheckiego weselicha. Na Dalekim Wschodzie w ogóle kaczka była symbolem wierności małżeńskiej. I tak naprawdę dlaczego? Dlatego, że kaczki zawsze żyją w parach, są ozdobne, upierzone kaczki mandaryńskie. No i ich takie porcelanowe figurki to bardzo popularny prezent ślubny, mający gwarantować trwałość małżeństwa. A temu samemu celowi służą motywy tych kaczek, zdobiące zasłony, baldachimy nad małżeńskim łożem. Natomiast w Polsce szlacheckiej kaczkę, oczywiście nie mandaryńską, ale kaczkę, przygotowywano właśnie na wesela szlacheckie. I taką też kaczkę chcieliśmy dzisiaj zrobić, czyli kaczkę w miodowej polewie. Tu mamy kaczuszkę, mamy troszeczkę miodu, cebulę, marchew, seler naciowy, masło, sól, pieprz, olej. Ja tu wziąłem jeszcze olej z lnu, dlatego że on dobry jest na potencję, jakby ktoś chciał. Tymianek, no i czerwone wino. Zapomniałem jeszcze powiedzieć, że będziemy potrzebowali tą cytrynkę, bo za chwileczkę z niej zrobimy sok. W pierwszej kolejności przygotowujemy marynatę, którą za chwileczkę naszą kaczkę weźmiemy ładnie, natrzemy. Potrzebujemy sok z całej cytryny, czerwone wino, sól, pieprz, tymianek, łyżeczkę miodu i nasz olej. To wszystko wymieszamy elegancko, żeby z tego się fajna taka jakby marynata zrobiła. Teraz naszą nasmarowaną kaczkę możemy wsadzić w jakąś folię i na 2-3 godziny w tej marynacie weźmiemy, zostawimy ją, wrzucimy ją, żeby było ciekawiej, do lodówki, bo wtedy marynata szybciej chwyci naszą kaczkę. Cebula, seler naciowy i marchewka. Ją sobie w międzyczasie, to wszystko możemy fajnie pokroić. Oczywiście powiem, nie widzę inaczej, jeżeli ktoś ma korzenie szlacheckie albo robił drzewko genealogiczne, albo i przygotowuje w rodzinie weselicho, no to tego typu kaczka według XVI-XVII wiecznego przepisu na stole weselnym u szlachcica pojawić się musi. Ale na razie sobie czekamy te 2-3 godzinki, aż nasza kaczka w tej marynacie się tam weźmie, jakoś przegryzie. No i już możemy przystąpić do następnego etapu naszej weselnej kaczki. Wszystko mamy przygotowane. Brytwa nasmarowana jest masłem. Troszeczkę możemy polać naszym jeszcze. Mamy tutaj wino, olej, cytrynę i nasz tymianek. I to wszystko możemy jeszcze troszeczkę polać, żeby to się fajnie zrobiło. Tutaj dodałem jeszcze do naszych warzyw oberżynę, żeby nikt, kto ma jakiekolwiek szlacheckie pochodzenie, nie śmieli się mówić bakłażan, bo przecież bakłażan to jest po prostu słowo włoskie, z tego co kojarzę. Natomiast po polsku jest to po prostu oberżyna. No ale niestety jest to słowo zapomniane w kuchni, jak ktoś dłużej siedzi, to będzie wiedział. No ale ktoś, mówię, kto ma te szlacheckie pochodzenie, powinien te słowa znać jako oberżynę. No więc mamy naszą kaczkę, piekarnik już się nastawia, nastawiamy go na maksa, nie wiem, u mnie ten maks to jest 220 stopni. No i musimy w tym maśle przez te 15 minut na tych 220 stopniach, czyli na tym maksie, jak macie, nie wiem, 250, to też możecie dać 15 minut, musicie spokojnie tą kaczkę wziąć, wypiec troszeczkę. Nie trzeba jej zakrywać, można spokojnie na odkrytym ją tam wsadzić. Po 15 minutach bierzemy, wyciągamy naszą kaczkę, już stopiło się fajnie masełko. Dodajemy nasze warzywa. Możemy polewać jeszcze dalej, dodać możemy jeszcze też tymianek. To będzie miał fajny zapach. Dodajemy i oczywiście zmniejszamy piekarnik na 180 i pieczemy, zakrywamy przykrywą, żeby to się wszystko fajnie dusiło w tym wszystkim. No i pieczemy naszą weselną kaczkę w miodzie.